Po prostu. Co ta paleta druga tu robi? Lotam do kibla jak głupia. Pojechałam do sklepu, musiałam się zesrać między tymi regałami. Wchodzę i robię tak. Nie ma nikogo, nie widzę was. Reszta sosami. Haj, dzień dobry, witam się z państwem bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja uwielbiam takie śniadania. Rzodkiewa, papryka, trochę ogórka, pomidorki koktajlowe. Jak widzicie, jest bardzo dużo białka, a jedno żółtko, które nie jest ścięte. Wyszło idealnie. I tu mam dwa białka i jedno całe jajko, dlatego że wczoraj znowu robiliśmy na kolację jedną rzecz i zostały dwa białka, ja nie lubię marnować, do tego kawa. Ojej, nie mogę się doczekać, aż się w to wgryzę. Stanęłam i się zacięłam. Obiad. Wymyśliłam sobie dzisiaj, że mam camemberta i przekroiłam go na pół. Tutaj mam przesmażony zamrażalnika, miałam takie opakowanie boczku, który jest posiekany, to wyjęłam sobie troszeczkę tego boczku, dałam sobie czerwoną cebulę tutaj. Trzy ząbki czosnku. Tak, słyszycie dobrze? Trzy ząbki czosnku, ja po prostu uwielbiam czosnek. Teraz sobie to przykryję i ja tutaj na wierzchu dam sobie jeszcze resztkę tego, co mi zostało, bo po prostu mi się nie zmieści do środka. Ja chcę sobie tutaj to dać i teraz mam różne rzeczy. Mam jakieś papryki, różne kolory. Mam tutaj cukinii trochę, mam rzodkiewkę, tak, pieczona rzodkiewka, jeżeli nie jedliście nigdy pieczonej rzodkiewki, to ja wam serdecznie polecam, robiłam wiele razy przepis na kanale. O, Laura, chcesz jeszcze tę paprykę? Tak. Dobrze, to zaraz ci podam. Pieczona rzodkiewka, czy nawet możecie tak samo zrobić, zamiast z piekarnika po prostu na patelni. Polać ją troszkę miodem, no albo możecie cukrem, czy takim innym słodzidłem. I żeby ona się skarmelizowała na tej patelni. Ona będzie miękka, cudowna, fantastyczna. Teraz czekajcie, muszę umyć dłonie. Co ja teraz sobie zrobię? To troszeczkę sobie to spsikam. Czekajcie, żeby mi tu nie leciało nigdzie oliwą. Te warzywa. A, ja tu na końcu sobie położyłam gruszkę. Świetnie będzie do tego wszystkiego pasować. Posypię sobie to taką mieszanką ziółek. Ja te ziółka, to jest moje drugie opakowanie, ja te ziółka daję do wszystkiego. Jak robię kanapki na pomidora, do jajecznicy, dzisiaj rano, o, a to jajko. Bardzo lubię taką mieszankę. Nie wiem, to jest jakaś mieszanka na ryneczku, nawet nie wiem, co to jest za mieszanka. Mam nadzieję, że nie jakoś marycha, ja potem taka zadowolona chodzę w ciągu dnia. Ale uwielbiam tą mieszankę. Pokuszę się o danie troszeczkę papryki ostrej na to wszystko. Ja w ogóle lubię od momentu zajścia w ciążę bardzo ostre rzeczy. A do tego mi będzie to świetnie pasować. Teraz wezmę jeszcze odrobinkę soli na to tutaj, na ser już nie, odrobinka soli i jeszcze odrobinka miodu na to, tak aby, tylko to już się pomęczę poza kamerą, dlatego że nie mam płynnego miodu, tylko taki stały, więc sobie tak gdzie nie gdzie aby po prostu tutaj sypnę, no i wkładam to do piekarnika i będę doglądać, czy już tam się ładnie wszystko tutaj zaczęło dziać. Czy jeszcze chwilę trzeba potrzymać? Jeszcze Laurce dam paprykę. Cieszę się, że nasze dziecko naprawdę tak lubi jeść warzywa. Ale to wiecie co? To też jest zasługa tego, że ona od samego początku urzęduje w kuchni, bierze w tym udział, wiecie, próbuje, smakuje. Mi się wydaje, że to też bardzo dużo pomaga. Oczywiście ja wiem, są też dzieci, które i biorą udział i nie lubią warzyw, także dobra, okej. Ale no, mi się wydaje, że to też jest jakaś zasługa. Proszę bardzo, papryka dla pani. Akcja jest taka, że system antywłamaniowy u państwa Kowalczyk działa. Jak ktoś jest nowy i nie wie, o co chodzi, to chodzi o te skrzypiące drzwi. Nie, tu nie chodzi o to, że nam się nie chce ich oliwić, psikać WD-40 czy tam 850, ale po prostu. Co ta paleta druga tu robi? Była jedna paleta, miał ją wynieść, a teraz stoją dwie. Muszę to skonsultować, bo nie rozumiem, o co tutaj chodzi. Czekajcie, miałam włączyć pompkę. A, i kupiliśmy takie inne śledzie z AliExpress. I teraz to tak ładnie, stabilnie sobie stoi wszystko. Takie jest, wiecie, nawet jak się odpina, no to jest takie sztywne. I chcę włączyć pompkę, ale chciałam sobie oczywiście zerknąć na termometr, bo ja tak sobie lubię popatrzeć na termometr. Oczywiście link do namiotu macie w informacji pod filmem. O rzesz, 27? A dzisiaj jest, co dzisiaj jest? Dzisiaj jest czwartek i te dni
teraz, nie no, jest rzeczywiście, ale bym sobie, wiesz, no przecież ja mogę wejść. Nie, nie chce mi się na razie. I co, Jezus, czekajcie, bo się nie mogę skupić, bo jest duszno. To są te dni, gdzie niby jest chłodniej, ale jest duszno. I słuchajcie, teraz ja wiem, że to gówno kogo interesuje, ale ja wam to powiem. Zeżarłam niedawno mały jogurt naturalny. No z niczym, po prostu lubię mały jogurt naturalny sobie czasami zjeść, duży. Lotam do kibla jak głupia. Pojechałam do sklepu, myślałam, że się zesram między tymi regałami. A dzięki Bogu to opanowałam, bo pojechałam, no musiałam tam kilka rzeczy kupić. Kupiłam fasolkę szparagową, ziemniaki i słuchajcie, chciałam kupić sobie w końcu kolbę kukurydzy, no bo wiem, że są. I u nas we wsi są trzy sklepy. Lewiatan, Market Dino i Twój Market. W Lewiatanie nie było ani jednej, nawet nie było kartki, że była, czyli nie było wcale. W Twoim Markecie były po 3,99 albo 3,49, no coś w ten deseń. Nie było już ani jednej. Wchodzę do Dino, patrzę, no normalnie biegłam. Słuchajcie, widziałam z daleka na tym warzywniaku, jak na tej górnej półce wystaje cała taka kubka kukurydzy. Ja tak dochodzę, analizuję cenę i te oczy mi tak zaczęły, słuchajcie, mrugać szybko. Ja mówię, coś tu jest nie tak. Albo ja nie rozumiem ceny. 11 zł, 10,99. I tak sobie myślę, za kilogram? Patrzę, tam kuźwa kolba. Mówię, no aż tak głodna to ja nie jestem, dziękuję bardzo, nie? No ale kto nie wie, a kto wie, no to ja jeszcze nie jadłam kukurydzy, a ja uwielbiam. Ugotowaną w 15 minut, tak w 15 minut, nie w żadną godzinę, 40 minut, w 15 minut, z odrobiną masełka i dużą ilością soli. Nagrywałam w zeszłym roku, was maltretowałam, jak był sezon na kukurydzę. To wam mówiłam. A i jakieś osoby znowu się pytały, dlaczego mamy ten namiot z tymi... Z czym? Z tymi pustakami. No bo mówię wam, że ten namiot jest zajebisty w 100, no dobra, w 99%, oprócz, dobra, może w 95%. Oprócz tego, że te śledzie, które dał w oryginale do wtykania, to sobie mógł wsadzić w 4 litery i te śledzie jakby tu były zamiast tych pustaków, to te wichury, które były, no to kuźwa, my tu mamy pola kukurydzy, nie? No to tak myślę, że albo z tej, no gdzieś tam, żebyśmy go znaleźli. Także to jest minusem, po prostu musicie sobie sami kupić, no nie muszą być śledzie, wtyka się też różne inne rzeczy się kupuje, nie? Ale teraz jest naprawdę bardzo dobrze naciągnięty, bardzo dobrze napięty i naprawdę super. W środku teraz jest bardzo dużo miejsca. No super, ja wam polecam z całego serca ten namiot. Link w informacji pod filmem. Rozumiecie? Sraka i jeszcze kurwa kukurydza taka droga, no. Przecież przychodzi ludzkie pojęcie, no to są problemy, to są kurwa prawdziwe problemy, no. Kurza stopa. Kurza melodia. Jak jeszcze znacie te? A słyszeliście system antywołaniowy? Mir mówi, że nie. Mir, przestań. Woda mi się zagotowała? Zagotowała mi się, bo przecież mi się też gotuje. Aż musiałam sobie kitę na łeb rzucić, bo nie wiem, czy ja się tak zgrzałam. Nie, jest duszno na dworze. Nie wiem, czy się tak zgrzałam, że srakę mam, czy zirytowało mnie to, że kolba kukurydzy jest taka droga. No nie, no ta cena to mnie troszeczkę tak... Ja wchodząc tam do chaty zaczęłam gadać, że jak mówicie jeszcze zamiast na przykład o kurwa mać, nie? No to na przykład ja mówię o kurza stopa, o kurza melodia, ale przez... Tak zaczęłam sobie teraz analizować. Moje podejście do przeklinania cały czas jest takie samo. Tak myślę od 15 lat, że jeżeli mięso jest dobrze rzucone i kulturalnie, no oczywiście nie co drugie słowo, bo tego też nie uważam, bo znam takie osoby, co jak rozmawiają, to Jezu, tam co drugie słowo, on tam jedzie, to rzeczywiście to jest niesmaczne. Ale jeżeli mięso jest rzucone w fajny sposób, to ja nie widzę żadnego problemu i ja to jak najbardziej uznaję. Są osoby, które nie uznają, zresztą no, możecie napisać, jakie jest wasze zdanie, tak? No jesteśmy różni i na tym życie i świat polega, że nie we wszystkim się będziemy zgadzali. Ja sobie tak przeanalizowałam, że 15 lat to moje zdanie jest takie niezmienne. Jednak ja się spociłam, no. Uwaga, będzie polecajka, bo faktycznie ostatnio nie było. I właśnie między innymi jedną z nich jest Belfer, który wyszedł już kilka lat temu, świetny serial i... Oglądamy te najnowsze odcinki i jeszcze Skazana, którą oglądaliśmy, tak jak widać, w 2021 roku, czyli to już 3 lata temu było. Później jest drugi sezon i teraz mamy trzeci sezon, którego my nie oglądaliśmy, także zaczynamy oglądać trzeci sezon. Patty rządzi i Kosa.
A jeszcze jest ten jeden taki film o prywatnym życiu Patty, którego też Wam serdecznie polecam. Też jest super. Także takie trzy polecajki. Może ktoś też nie widział, że jest trzeci sezon i sobie właśnie zawiesi oko. Przez tyle lat obcowania z roślinami, no bo będzie 10 lat i od jakichś 3-4 mam ich no zdecydowanie więcej. Myślę, że w granicach 150-200, a przez resztę lat to cały czas miałam taką dosyć pokaźną ilość, bo miałam takie 40, 50, 60, no to co jest, uważam, bardzo dużą ilością. Mamy rośliny, mamy robaki, insekty, które je atakują. No i jest taka święta trójca, oczywiście są jeszcze inne, ale taka święta trójca to jest wciorek, przędziorek i wełnowiec. I ja naprawdę przez całą dekadę, gdyby ktoś mi zadał pytanie, którego wybieram, bo muszę, byłby to wełnowiec. Kuźwa, od roku to cofam, cofam to. I mówi się, że wełnowce lubią sukulentne rośliny, typu choje, jakieś ripsalisy, jakieś kaktusy. Ale ja Wam powiem, że one, gdy się tak rozprzestrzeniają dość konkretnie, to one na nic nie patrzą. One włażą na wszystko, na każdej roślinie możecie je znaleźć, na każdej. Także jest jakaś teoria, że lubią kąsać sukulentne, grubiutkie roślinki, ale w praktyce jest to tak naprawdę gówno prawda. Teraz też jest taki okres, że widzę też na grupach roślinnych, że wciorek i przędziorek grasuje. No ale ja cały czas systematycznie w tym okresie robię oprysk taki profilaktyczny i po prostu myję często te rośliny. No myję. Raz, żeby nie były zakurzone, dwa, żeby im się lepiej rosło, tak? Lepszy proces fotosyntezy. No ale powiem Wam, że od roku tak walczę z wełnowcem. I co mi się wydaje, że jest koniec, to ja go znajduję na nowej roślinie. Dzięki Bogu nie ma plagi takiej, że nie wiem, jakaś roślina jest nie do uratowania. A gdyby ktoś pytał, czy moja miłość do roślinek się zmniejszyła, to mogę użyć wyrazu absolutnie nie. Nie. Nie wiem, no nigdy nie wiesz, co przyniesie życie, następne lata. Zrozumiałam pewne rzeczy. Że jeżeli coś nie chce rosnąć, to nie płaczemy nad tym. W sensie nie przeżywamy tego. No nie to, że ryczałam nad roślinami, no bez przesady, ale no... Jezu, no jak ci coś czasami zdechnie, no to jest normalne. No to no jest przykro, nie? Taki ludzki odruch. Kuźwa, jest mi przykro, że korzenie mi wyciągła do przodu. Walnęła korzeniami w kalendarz. Ale też zrozumiałam, że... Patrzcie, to jest takie sprzeczne. Ja zrozumiałam, że jak coś nie chce rosnąć, pamiętacie? Ze 30 bluszczy miałam. Do tej pory żaden nie żyje. I w sumie nie mam takiego czegoś jak łatwa grupa roślin. Bo w każdej grupie można powiedzieć, że bardzo łatwymi grupami są sukulenty, typu ripsalisy, choje, filodendrony. Ale zawsze wśród tych grup znajdzie się jakaś taka czarna owieczka. Albo w niezrozumiały sposób roślina, którą wszyscy wychwalają, wszystkich rośnie, a okazuje się, że u Ciebie zdycha piąty egzemplarz. No czasami też tak jest, no to wszystko też zależy od warunków w domu. Ale tak się rozglądając, no to nie straciłam tego bakcyla do roślinek? Nie. Tak jak ze wszystkim, nie wiem, no kochasz gotować, no ale masz dzień, w którym się po prostu nie chce, nie masz ochoty. Tak samo z tymi roślinami, no nie wiem, no jest czasami taki tydzień, gdzie wchodzę i robię tak. Nie ma nikogo, nie widzę Was. Reszta sosami. No, normalne, no. Myślę, że na obiad strzelimy sobie tak. Troszkę damy czerwonej cebuli. Zaraz wyciągnę jeszcze do tego czosnek, bo jak jest cebula, to musi być czosnek. Wezmę może z połowy pomidorków, umyję. Wrzucę je na patelnię razem z tą cebulą i z czosnkiem. I mam otwarty koncentrat pomidorowy, także super, że będę mogła go zużyć. Naprawdę ja uwielbiam taki styl gotowania, że jak coś jest otwarte, zaraz to zużywam, nie stoi, nie wyrzucam. Naprawdę ja staram się tak gotować i zawsze mówię, że gotuję tak jakby z resztek. I to jest najlepsze gotowanie i ja kocham taki styl i nie zamierzam go zmieniać. Mam tutaj połowę serka tego łaciatego, więc dam, tam jest może z czubata łyżka koncentratu. Ten serek, te pomidorki, to i gotuję do tego makaron, wymieszam.
zmieszamy i miodzio, takie szybkie, a pół serka wykorzystane i dodatkowo jeszcze koncentrat, który jest otwarty. No a to tam na bieżąco, bo to zawsze tam schodzi cebula, przecież to musi być w domu, no i czosnek. Myślę, że nie zmienia to faktu, że jeżeli jest ochota i życzenie, subskrypcja, kciuk do góry, zapraszam na jutro, do zobaczenia, cześć. Awesome vibe, striking the wind up hopes now. Everything's on my mind. You've taken off it left around. You gotta understand that we get one chance, one chance. You will never regret.